A teraz już czas na zwycięzców, na brązowe medale na szyjach zawodnika Śląska Wrocław. Tak jest i po kolei będą tutaj odbierali. Nie dostaliśmy listy tym razem, ale z tego składu, który mamy najbardziej znaczący, możemy zresztą wyłowić zawodników, którzy grali w tym sezonie. Angel Nunes, Aleksander Wiśniewski, Hasan Igrawet, Marek Klasen, Mateusz Zemski, Daniel Gołębiowski, Łukasz Kolenda, Duszan Miletic, Saulius Kulwietis, Andrzej Wojnałowicz, Kuba Piśla, Jakub Niżoł byli w składzie dzisiaj, ale także Artiom Parachowski, Oskar Chlebowicki, Mikołaj Adamczak byli do końca sezonu w tym zespole, wcześniej także w tym zespole w składzie w tym sezonie byli Joan Evans, Szymon Nowicki, Michał Sitnik, Frankie Ferrari, Kendale McCollum, Wojciech Siembiga. To był komplet zawodników, którzy w tym sezonie reprezentowali Śląski, tak jak mówiłem, Oliver Widin w 6 meczach ligowych, Jacek Winnicki w 18 i Miodra Krajkowicz w ostatnich, ile to było? W ostatnich 17 poprowadził tę drużynę. Oraz także trenerzy wspomagający, czyli Wojciech Walik, Adrian Mroczek-Truskowski, Maksym Papacz. No i chyba bardziej ciekawe jest, co będzie ze Śląskiem teraz, bo ten sezon no jednak był ciężki, kończy się medalem, to jest ogromny sukces. Natomiast Śląsk potrzebuje czegoś więcej. Na pewno potrzebuje walki o złoto, no i potrzebuje lepszej gry w europejskich pucharach. Jeżeli zostanie w Europucharze, to na pewno będzie chciał się pokazać lepiej. No tak, po tych trzyletnich przygodach w Europucharze myślę, że wszyscy kibice koszykarscy w Polsce cieszyliby się, jeśli by udało się zbudować naprawdę prawdziwy zespół z zawodnikami grającymi też na wyższym poziomie, bo tutaj wyczytałeś kilku zawodników, którzy przyjeżdżało, odjeżdżało. No nie wszystko udało się od samego początku tak tutaj posklejać. No ale właśnie, na naszych ekranach Łukasz Koszarek, prezes PLK, tak, i trener Miodrak Rajkowicz, który bardzo możliwe, że właśnie tym występem, tym swoim tym brązowym medalem też przypieczętował dla siebie pewien sukces. Z tego co wiemy, w kontrakcie miał czwórkę, żeby przedłużyć umowę na następne lata, więc to już zrobił wchodząc do półfinału. No i też trzeba tutaj podkreślić, że Miodrak Rajkowicz też wraca na podium, bo przecież kiedyś wygrywał ligę z Turowem z Gorzelec, był też wicemistrzem Polski bodaj 2 razy z tą drużyną, więc będzie miał chyba pierwszy brązowy medal do kolekcji, jeśli dobrze pamiętam. No i to na pewno kiedyś tam w Turowie był wielki sukces, teraz tutaj w Śląsku, w którym pracował jeszcze, jak to był Śląsk, WKK Śląsk Wrocław, też wtedy 7 miejsce w lidze było osiągnięciem, to wtedy wrocławianie wracali do Ekstraklasy. Teraz wrocławianie są na podium, obronili swoją pozycję, tak można to określić. Świetnie, że to się odbywało tutaj w hali stulecia. No i jest, będzie budowane coś na przyszły sezon. Na pewno dużo przed prezesem Michałem Lizakiem, którego jeszcze nie przedstawiałem, tutaj dużo będzie zadań, no bo jednak ten skład zupełnie trzeba przemeblować. To nie była drużyna na Mistrzostwo Polski w tym sezonie, to już wiem. A pod kopułą hali stulecia, jak powiedział Jakub Kizioł, bardzo celnie wiszą tylko banery za mistrzowskie tytuły. Za srebrne i brązowe medale nie ma. No i mamy Wrocławian na podium z medalami. Jeszcze został tylko, a tutaj Aleksander Leńczuk. Jeszcze nowy dyrektor sportowy klubu, który przejął od Waldemara Łuczaka tę rolę w połowie sezonu. Kontuzjowany, bo jeszcze zakończył sezon jako kontuzjowany zawodnik pierwszoligowego zespołu. No i kapitan, który nie grał, Artiom Parachowski. Drugi sezon w Śląsku, srebro i brąz. Białorusin powinien po puchar się udać, chociaż dzisiaj kapitan był inny. Tak, zaskarbił sobie Artiom Parachowski tutaj w sercach kibiców
z Wrocławia na pewno miło będzie tutaj wspominał ten pobyt. Niestety kontuzja przed końcem sezonu zasadniczego, ale teraz pozwólmy się cieszyć i Białorusinowi, i wszystkim zawodnikom i fanom Śląska Wrocław. A więc dwóch kapitanów, kiedyś też Koszarek z Hanasem w Zielonej Górze, we dwóch dźwigali puchar dzisiaj. Parachowski z Niziołem. Śląsk ma swój puchar, ma swój medal. Brązowy zespół z Wrocławia. No i pozostało nam do rozstrzygnięcia w tym sezonie Orlen Basket Ligi. Kto będzie mistrzem? A kto to wie? No to chyba nikt w tym momencie. Lew Sopot 1, King Szczecin 1. Za chwilę dwa mecze w środę i w piątek w Szczecinie i będziemy trochę mądrzejsi, ale kto wie, czy nie wręcz odwrotnie. Zielono-biało-czerwony dzisiaj sukces, konfetti dla Śląska Wrocław w barwach klubowych. No i podtrzymana medalowa seria Śląska Wrocław. Wielkie gratulacje dla wrocławian w takim stylu zakończyć sezon, który zanosił się na dużą porażkę. To naprawdę wielkie osiągnięcie.